Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w 18 odcinku z Rizena 3 Władcy Królów, ja pierdolę, Władcy Tytanów, wybaczcie, się przejęzyczyłem to strasznie, ale sorki, muszę wam coś powiedzieć, iż może za niedługo będzie ponownie LOL na moim kanale, nie wiem. Zobaczymy, co wy na to powiecie. Ale coś spadki są, człowieku. Cóż to za spadki z kosmosu, dobra. Ogarnęło się, o! I mamy tu jeszcze kuferek na dzień dobry do otworzenia. A gdzie nasz sługus? Brysnął? Czekaj. No co za luje. Czekaj, chyba to tak ma być. Dobra, jest, idzie. Oh yeah. Poszła. Winko, złote naboje, o, złotko i rdza. Aha, przyda się taki czar. Dobra, a tu jesteś, Edward. Dobra, myślałem, żeś ty mi przepadł całkowicie. I jaką my mamy w ogóle misję nastawioną? Od tego zacznijmy. Diamentową ostrzałkę mamy. No to sobie to zrobimy. To w sumie nie będzie problemu. Pobiegamy trochę i coś z tego może być. Na razie wyglądamy jak pirat typowy i tak ma zostać w sumie. I tu znowu jakiś kufer. Ja go już nie brałem przypadkiem. Czekaj, ty lepiej kucnij. Dobra. I otwieraj mi to. Będzie trochę skomplikowanie, ale otworzysz mi to. Oloju. I trochę będzie ciężko, trzeba przyznać. Oj kurde. Ty idzie. Może trzeba tak to zrobić. Zajebiście, kurde, myśleć umiem w końcu. No dużo zamków było. O, grog. Mało złota i samat czarnego oka. Aha. Ty, no kurde, starożytna wieca i czarne perło. I można zrobić czarne oko. Ale co to za czarne oko? A, rudę żelaza mamy. Zastraszanie plus 10. A, to jest do magii. Dobra, to nie, to w sumie gówno warte. Dobra, wzięliśmy coś z tej skrzynki, ale to chyba nie był ten cel. Ten berek jeszcze, ty co to jest? O, nefrytu mamy trochę również. Dobra, a co wy na to, żeby sobie tak plusknąć tam do wody? Oluju! Oluju, dobrze. Ty zaskoczysz? Debil, on nie umie zaskakiwać. A ja umiem przynajmniej. Zjedz coś. Coś na ząb przekąś. Tu mamy żubika. Exp dla nas. I kolejny. A, to jest surowe mięso tym razem. Gdzie on jest? Dobra. On chyba zaraz przyjdzie do mnie. Ty, idzie. Jaki hardcore. Co, coś ty zrobił? Jak tyś w ogóle. What? Czekaj, mało rzeczy trzeba pozbierać. Ogólnie. Mam wrażenie, że tu coś może jeszcze się ukrywać. O. I jakiś pajączek cmentarny. Wielki tropikus, dobrze. Ty kurde. Zapajęczona ciulasko. O ty. Poszedł. Headshot. Dobra, zdechło. Ty, tu się da wspiąć. Czyli jakieś wejście na górę jest. Zada, to sprawdzimy, czekaj. Jeszcze moment, tu mamy roślineczkę. Oho. Dobra, Edward, ty się nie zastanawiaj, tylko idź dalej. O, tu kolejny żubik. Jep. Skatowany. Kolejne mięcho dla nas. Zaraz małże pootwieramy. Dobra.
I tam chyba nie będzie. I tam chyba musi być jakaś jaskinia w takim razie. Trzeba sprawdzić. Aha. Trzeba to sprawdzić, no. To, że jestem ciekaw, co tam się będzie kryło. W ogóle, gdzie to jest na mapie zaznaczone? Od tego zacznijmy. O kurde. Przecież to ile jest pływania. Człowieku. Myśmy w ogóle dobre zadanie zaznaczyli, a to fajnie. To trzeba... killa. O, to mamy najbliższe zadanie tutaj. Źle płyniemy. Trzeba się wrócić. Aha. Jakaś skrzyneczka była. Ale fajnie wyglądamy w tym stroju pirackim. Mnie się nawet podoba. Takie wymieszanie czerwonego z czarnym i spodenki kolorowe. No. Nie tylko trzeba skutecznie się ubierać, ale też czasami modnie, żeby jakoś to wyglądało. Na nie wiecznie chodzę w jednym i tym samym odzieniu. Bo warto rozmaicać tą grę. Nie tylko pod względem walki, ale też i stylu. Dobra. Tu jeszcze bym sprawdził. O, małpeczka. Zdychoj. O, tu jakiś kuferek zamknięty do otwarcia. To będzie banalne w sumie. O, pięknie. I otwieramy. Dużo dzisiaj otwierania jest, trzeba przyznać. Ale to fajnie, o to chodzi. Dobra. Te coś spadki są, ale to tylko chwilowe. Taką mam nadzieję. Przejdę się po tej górze. Może coś tu znajdę. A jak nie, no to trudno. Zapisz ty w ogóle grę, bo... I już 11 godzin gry mamy. Dobra. Aha, ta misja to gdzieś mniej więcej tutaj jest. Ale jakoś będzie może... O! Fajnie, że tu jakieś złoto jest. Złoto, sztylety, jabłuszka. Jebane. Trochę żeśmy wzięli. Sarpa ze złotem. No, trochę łupów tu było. To były chyba jakieś sekrety. Bo, albo się dało tutaj dostać, nie wiem. Okej, dobra. Chciałbym tą misję zrobić. Tylko nie chciałbym się również zabijać. Szkoda... Szkoda umierać. To jest najważniejsze, żeby nie zginąć. No prawie bym się zabił, jakbym spadł z tego urwiska całkowicie. Ale miałem szczęście. O tyle dobrze. I teraz bym tak plusnął do wody. Zobaczymy, czy w ogóle nie mam nic takiego tu ostrego. Dobra, można skoczyć. O kurde, jak pluśnie. Ty! O kurde, jakże mnie tu wytepało. Lol. Okej. Ta gra mnie zadziwia pod tym względem. Lubi mnie trollować, to widać. Nie. Bez jaj. Człowieku, bez jaj. Czy ja też w realnym świecie tak będę miał, że jak na przykład skoczę do jakiejś wody, to mnie tepnie z powrotem tam, gdzie miałem skoczyć? Kurde, fuck logic. Dobra, idź w stronę tej misji i się już nie śmiej, Skorpio. Dobra, idziesz tam. Nie narzekaj, żeś ty zmęczony. Kurde, to ja dzisiaj się nałaziłem pół dnia. Ja powinienem być bardziej zmęczony od tego przygupa. Dobra, czyli będzie teraz trzeba będzie sobie nieco przepłynąć. O! Chyba do tego samego miejsca w sumie. Tak. Bo to miejsce... Tak, tu żeśmy zaczęli dwa odcinki temu właściwie. Naszą przygodę w Killi. Tam na... I tam jest nasz kierunek. Okej. Wszystko jasne. Płynie za mną? Czy się chłopak już pogubił? Całkowicie. No, skakuj przez tam. Dobra. Jest, idziemy wyżej i wyżej. Dobra. O kurde. Aha. Ale to żeśmy głupotę odwalili w sumie. Albo z drugiej strony dobrze, bo mamy skrót. Tylko żebyśmy się teraz na serio nie pozabijali. Oluj. 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 O kurde.
I trzeba uważać, żebyśmy się całkowicie nie za... There's strength in numbers. O kurde. Czekaj. Trochę krakersów. I walczymy z tym drugim. A tamten utknął! Czy teraz będzie się, nie wiem, bawił ze mną? Okej, okay, dobra. Chyba źle żeśmy zrobili. O, teraz są muszle, a nie małże. W sumie dobrze. No i źle żeśmy zrobili. Albo nie, zaraz zobaczymy. Bo ta gra kryje pełno tajemnic. Czekaj. O, kolejny. I kurde. O kurde. Dobre to jest. A tamten mi się chyba zgubił na dobre. Ale go odrzuciło. Ty, ale gdzie on jest? Gdzie jest mój kumpel? Ty, nie gadajcie, że on się tak zgubił. O, kolejny. Czekaj, ja tam zaraz się do ciebie skoczę. A, on musi najpierw schować broń i się przypłynąć, że on potem tam dotarł. No, genialnie. Czekaj, najpierw może jeden na jeden solo, bo wiesz, nie chcę 2 na 1. Wtedy są nieczyste... Wtedy są nieczyste gry. O, idzie. Idzie mój przybłęda. Co jeszcze? Ty, czekaj, ja mu muszę pomóc. Nie ma tak. Czekaj, biegnę tam. Już, nie patrz. Nie patrz! Ty, dupiej. Poszło. Przestań gryźć mi kumpla, je łopie. Dużo tu muszelek jest, trzeba przyznać. Będzie co otwierać. Ale najpierw wolałbym to podbierać, bo jest tego od cholery. Dobra. W tej części chyba już wszystkie pozbierane. Teraz trzeba w tamtej pozbierać. No mówię, mnóstwo. Od cholery. Dobra. Już odsyp muszelek skończony? Nie, tu jeszcze nawet muszą być. Kurde, rąbane muszle. Dobra, potwieram teraz to wszystko. O kurde, 10 małży, 14 muszelek, ładnie. Alright. O, perła. Done. Okej. That's lucky. O, fajnie. Dobrze. A shimmering pearl. It almost looks like an what? Eye. Błyszcząca perła? Ty, nie gadaj. Gdzie jest ta błyszcząca perła? Aha! Jakąś żeśmy misję wykonali. A. Czyli jakąś misję musiałem wykonać, no to wychodzi. Dobra, tupić to. Attack! Ready your weapon! Dobra, jedziemy z tym gównem. Kurde, szczeliłem przez przypadek. Sorry, że cię wystraszyłem. I tu jest pudło z mojej strony. Kurde, co ja robię? Amunicję mi się tylko marnuje. Poszło. Teraz mi się udało. Dobrze, tu zjedzone. Tu jeszcze kilka muszelek pozbieramy. I tam mamy, widać, górkę, pod którą się możemy wspinać. To zaraz zrobimy. Tylko jeszcze sprawdzimy resztę plaży. Czegoś nie pominęliśmy. O, tu widać, mamy nową zepkę. A sprawdzimy do reszty. Dobra, muszelki. Nic, okej. Dobra, to idziemy. To idziemy. Teraz w którą stronę... ULUJU! Kurde! Te diabelskie ptaki mnie wystraszyły, jebaństwo. O, Edward się umie tepać. Cieszę się. Pałuję te gówna. Już tam biegnę. Czekaj, no, czekaj, już. No nie, spodobałem, taki wstyd.
Dobra, da się to przeszukiwać? Nie, na szczęście. Bym musiał tam schodzić. Okej, to te ptaszysko obite. Coś tu mamy. Ty, coś było, ale nie. Zdawało mi się. Okej. Piękne widoczki. Można tą kilę przeszukiwać w nieskończoność w sumie. Okej, już wróciłem. Nic ważnego. Przeszukujemy dalej nasze tereny kili. Tylko nie wiem, które zacząć przeszukiwać, bo tu widzę, a to w sumie tutaj nic ważnego, skoro tylko czaszko kwiat, to możemy iść tą drogą. Ta droga nawet nas jakby prowadzi do tego skarbu. To idziemy tą drogą w takim razie. Dzisiaj odcinek będzie krótszy, bo chciałbym jeszcze gotika wysłać. Ty kurde, już to mnie po raz drugi. Ty pizdzielstwo, trzeba wybić. Kurde, jeszcze ci strzelę, a jeszcze raz. I ostatni, ty kurde. Ptaki nie ogarci. Rąbane ścierwa. Dobra, idziemy jeszcze wyżej, bo tak nas droga prowadzi. Ciemno w ogóle jest, mam pochodnie. Mam pochodnie, dobrze. Przynajmniej dobrze, że mam jakieś oświetlenie. Tak tu... Kurde, nie, no te ptaki są jakieś niedorąbane. Ej, ty trzy ptaki? Nie, dobra, myślałem, że trzy. Dobra, jakoś pałujemy te ptaszki. Dobra. Pięknie. Czekaj, moja pochodnia. Dobra. Dobrze, można lutować dalej. Aha, coś tu macie? Nic. Tutaj coś będzie? Tutaj... O, kamienie można posuwać, ciekawe. Tutaj też pusto. Dobra, tu nawet nie warto iść. Biegniemy dalej z tą pochodnią. Szkoda, że nie ma realistyki, bo bym się w tego kamienia wyglebił. Ale no cóż, brakuje tej realistyki gry. W grze, w jakiejkolwiek. Dobra, tutaj. Może kiedyś RPG-i będą takie naprawdę jak w rzeczywistym świecie. Kto go wie. Dobra. Dobra, znowu te ptaki. Tu jest mnóstwo od cholery tego ptactwa. Już gorsze są te ptaki od ścierwojadów, szczerze mówiąc. A on się tam zbugował. Zajebioza. Żebym ja się nie zbugował. Trafił z daleka, trafił. Dobra, możemy mu coś zwiększyć. A dajmy mu to cwaniactwo, żebym mógł sobie nieco lepiej z tego pistoleta nawalać. O, okej. Teraz tutaj jesteśmy. I mam wrażenie, że tu będą kolejne ptaki. To muszę uważać, dlatego że może być gorzej. O kurde, znowu te kafary. Ty, czekaj, ja na niego przygotuję coś mocniejszego. Ekwipunek, prawa ręka. Klinka korsarza, mocniejsza broń. Chuj, że to jest broń sieczna, ale założyłbym ją. Prawa ręka, klinka ale to ma lepszy damage, no. Zakładam to, nie ma co. I ją przetestujemy od razu. Ciągnie damage. Ło! Jak mnie odrzucił bydle. O kurde, ojojojojojoj. Jeb, ciągnie damage ta broń. A jak wygląda? Żeby tak wam pokazać mniej więcej. No, nieźle. Taka sobie klinga. Więc ją bym tutaj wolał zostawić. Tu jeszcze żółwia do oblukania mamy. No weź ty mi, zejdź z drogę, bo to jeszcze jest żółw. Ale bardziej się wbił w tego. Tej, tutaj jest, dobra. Właśnie, coś tak, jak biłem tego kafara, to jeszcze żółw mi się wbił w damage. Dobra. I co teraz? A już sam nie wiem. Dobra, tu drogi nie widzę. To tam jest pewnie droga kolejna. Pewnie teraz będzie to przepłynąć. Powiem wam, szykuje się dobry odcinek. Nie najgorszy, a nawet dobry.
No płyniesz szybciej. A ty nie umiesz szybciej pływać. O dobra, tu mamy świetniki. No i to ciągnie damage, pięknie. No i taka broń mi się podoba. Od 30 do 60. Co z tego, że to jest broń... to jest... czekaj. A, w ogóle nic nie daje. Okej. Ma koszka, więc dłoń przed ciosami. No to dobrze. A taki właśnie koszyk jest skuteczny. Dobra, coś tu mamy? Czy pustki? Nie zapomniemy o małżach. Właśnie. Dobrze, ważna rzecz. Tu chyba jeszcze gdzieś. Nie, więcej już chyba ich nie zapomniałem. I tam... Czekaj, o, czemu nie możesz odpalić tego... A tak się to odpada, dobra. Zapomniałem, jak się już odpada mojego wzroka orła. Wzroka orła. Wzroku orła. Coś tu mamy? Miecza wyciągam, pusto, dobra. I co to jest? Siryj Majów? Tu też? To było dziwne. No i gdzie ta misja mnie tak naprawdę prowadzi? Aż tam? Czy wyście na łeb upadli? O, żeż wpyte, to mnie czeka tak daleka droga. O luju. O luju. No. No to ładnie. Trochę będziemy mieli tej drogi. Ale poświęcimy się dla dobra gry. I teraz będziemy biegli w stronę tego X-a. Bo misja się zapowiada ciekawie. A zapewne po tej misji się będą ciągły kolejne misje. Idzie za mną. Gdzieś mi się Edward po drodze zgubił. A dobra, chuj z tym, on się najwyżej do mnie tepnie. Albo coś zrobi magicznego. Magicznie magicznego. I co sprawi, że on tu się dostanie. Dobra. Coś ten Edward mi się zgubił. To dziwne. Dobra. Teraz tak, trzeba będzie... Aha, trzeba będzie to w taki sposób zrobić, nie? Coś tak mi się wydaje. Nie jestem pewny, ale gdzie ten Edward? On gdzieś mi kompletnie przepadł. No, debil, zguba i nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Ale to mi się nie podoba. Kurde. Co leżysz zwinięty? A dobra, płynie już do nas Edward. Zajebiście, przynajmniej tyle dobrze, że nam się już całkowicie nie... Water and cold steel don't mix. Musiał coś powiedzieć, no. Bo inaczej... Ty kurde, małpiszonie! Takie małpy jak Eto! O kurde, jaki skill! Jebany. Czemu schowałeś broń? Dobra, zabij. Ale nie wiem, czemu on schował broń. Na kij? Ja mu nawet nie kazałem. Ale dobra. To już taki najmniejszy. Siora! Patty. You? But you're alive. Tak, kurde, żyję. Kłana dupa. Już to mówiłem nie raz. Ała! Jaka blacha! Jak z patelni! What the... Zajebiste przywitanie. A! Aż sam sobie dałem plaskacza. Ale kurde, jaka blacha poleciała. Aż to było, słuchajcie, chyba stamtąd. Kurwa. Dziwka ma pancza. Kaccenka dojebana. No nie ma co, no nie ma po prostu co. Kaccenka dojebana. Ope. Ope kaccenka. Dobra. Skończymy się już tym jarać. Czekaj, zbiorę sobie tą małżę. Małżowinę. Tu mamy trochę.
O, perła. O, i czarna perła, super. To jeszcze nam brakuje czego? Do wykonania tego schematu. Któregoś tam czarnego oka. Ale chyba i tak tego nie będziemy robić. Dobra. Oluj, trochę lagi, ale już się ogarnęło. Gadamy teraz z Patty. Damn. How can that be? You were dead. Yeah, I know. Yet here I am. But I buried you. It's complicated. Yeah, I'd like to hear how you're going to explain that. I've lost my spirit. Yeah, sure. I've known that for ages. No, listen. This is serious. The underworld is reaching out to me. I only have a short time. Who knows how long? I'm nothing more than a walking corpse. Don't talk bollocks, little brother. You're standing here before me, large as life. Damn, shut up. I'm struggling to grasp the concept too. I must find my spirit again, or I'll suffer a fate worse than death. Alright, but how? I don't quite know yet. Kłótnie rodzeństwa. I'm working on it. I may need your help. Yeah, of course you do. And from now on, wherever you go, I'll be right beside you. Where's your ship? How did you land on Keela? Well, after I buried you on the Crab Coast, I went to Takarigua. But the bloody shadows were everywhere. They almost caught us, but we got away. I've never seen Booz and his men set sail so quick. Nie wiem, co ty mówiłaś, ale się za bardzo skupiłem na czym nie powinienem się skupić. Tak wiem, znowu to powiedziałem. Why didn't you stay with Booz and his men? Booz, forget it. During the passage, he seized command. But as we went ashore, it got even worse. One went into a dark cave at night and never came out. Another one just gawped at me and followed me everywhere. And yet another idiot just stood by the campfire ranting about the end of the world. I was safer on the small island at the far end of the bay. Booze has caused you real problems, right? Well, if the bastard had been alone, things would be very different today. But that's no longer important. Something else is driving me even more crazy. Rum will solve everything. Ugh, you haven't changed a bit. Janky. Guess who's arrived on Keela? The suspense is killing me. You remember that greasy sleazebag who sold us the treasure map? That map was the reason we went to Crab Coast. Ooh. The fucker's on Keela. He's called Slim. Let's find him and make short work of him. Dobrze. Z taką siorą wszędzie i zawsze. Where's Slim hiding? That's the problem. I heard he was captured by the natives. So hurry if you want to deal with him yourself. The Keela are hardly renowned for their hospitality. Mm-hmm. You gave our old ship to Booz's men. Like I said, I had to escape. I really didn't care about the bloody ship. I have a sloop. A fucking sloop? You need a fucking ship. I know, but it's all I've got. Then I'll wait here on Keela until you have a decent ship. I'd only be excess ballast with this little thing. Dobra. Why not join? How many more? Dobra, Edward, muszę cię zwolnić. What do you think of this place? The jungle is the world of the savages. They can be useful if you know how to talk to them. As slaves, you mean? I was thinking more in terms of brothers in arms, but if you put it that way, who knows? Maybe I'll grab a couple. Mm-hmm. Dobra, rozdzielamy się. We should split up again. Of course. Dobra. Chodź. Come on, Sioła. Let's go. Z siorą zawsze i wszędzie. Dobra. Dobra, to... A co z nim? On tak będzie się stał? Jełop. Dobra, to idziemy tutaj. A nie, plaże przeszukujemy. Z taką dupcią to wszędzie trzeba przeszukać, nawet plaże. A nawet zwłaszcza plaże. Dobra, są stworzonka. Bastard. I się bijemy.
Mam lepszy miecz niż wcześniej chyba. Ale to się jeszcze okaże. Ty coś wyszłaś z formy w ogóle. Albo twój miecz jest jakiś do dupy. I kobieto se miecz zmieni lepiej, bo z takim ścierwem co ty trzymasz, to ty długo nie pożyjesz. Małża. Pusta. Tu kolejna małża. Zaraz skończymy i tak odcinek, bo nie chcę go robić bardzo długiego. Tylko wybijemy tą plażę i skończymy to. Jeb, jakie kombo. O, fragment Mary. Ciekawe. Kolejną jakąś misję musiałem wykonać, na to wychodzi. O, kraba mamy, którego bez problemu ubiję. I teraz damage kroimy. Pudło, niestety. Poszło. Pięknie. Małże znowu. Znowu czarna perła, no nieźle. Dzisiaj ładnie. Good job done. Czekaj, daj mi ten małże pobierać. Dzięki, tu jeszcze jedna. Okej. Tu coś nie zapomniałem. Nie ma żadnej. To otworzę. That's lucky. O, perła. Tu jakiś kwiat albo żółw. A bardziej żółw. Ale mięsko się przyda. Dobra. Dzisiaj bardziej eksplorujemy i odnajdujemy przy okazji siostrę. To nawet progres jest w tym. Ło, pudło. Dzięki za KS-a, siostro, ale okej. Reporta dostaniesz dzisiaj. Dobra, o, kolejny żółwik. Do ubicia, dziękuję. Tam widzę kolejne. Ło! O, żółwik się przeturlał. Tu jeszcze jeden. Dzięki za ostrzeżenie. No, ona się skupowała w kamieniach. Super. Też się cieszę. Dobra. Ze wszystkimi dobrze mi się chodziło, a z Paty mi się chodzi najlepiej. Dobra. To tu skończymy odcinek w takim nowym akcencie. Takim nieco bratersko-plaskaczowym. Bo tu widzę, że siora mi przyłożyła, ja ją trochę powyzywałem, a oni się ogólnie lubią. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie, jeżeli wam się spodobał kolejny odcinek z Ryzena 3. W ogóle ja nie zapisywałem gry, to jest jakiś fatum w ogóle. Możecie ją ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się już tu z wami żegnam, trzymajcie się, na razie, yo!